Cześć! Cześć! Słuchajcie, dzisiaj mamy pierwszy dzień wiosny, jest 21 marca i bardzo ważny dzień, bo ma urodziny Anielka! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Anielka, konik Oli, ale słuchajcie, nie byle jakie urodziny, bo bardzo okrągłe. A idzie do nas? To ona tak zarżała? Anielka ma... Które urodziny, Ola? Dziesiąte! Dziesiątka! Słuchaj, Aniela, wszystkiego najlepszego! Robimy dzisiaj dzień urodzin Anielki! Cześć! Anielsonek! Ojoj, ojoj! Ojoj! O! A gdzie masz prezent, Samba? Macie prezenty dla Anielki? Anielka! No piękna ty jesteś! No, a zrób smajla. Zrób smajla. Piękny. Już muszki się pojawiły. Już się coś nie podoba tutaj konikom. No, biedna Anielsonka. Słuchajcie, ja jej wczoraj specjalnie zaplotłam ogon na jej urodziny. Zrobiłam takie trzy kokardki. Tutaj on był taki śliczny. No nie, nie obracaj się. On był taki śliczny, zobaczcie, jaki teraz... się tarła najwidoczniej i po prostu jej się rozwalił, ale tutaj macie zdjęcie tego ogona, jak był ładny. Na szczęście zrobiłam zdjęcie. Ona jest już taka trochę brudna w sumie, bardzo brudna, bo ja ją wczoraj czyściłam chyba z 3 godziny, no może trochę mniej, bo po prostu ja ją tak codziennie czyszczę tak długo i nic nie działa, bo ona co drugi dzień ona się robi taka brudna, więc może trzeba będzie ją opłukać, chyba że szczotki dadzą radę. Także zakładamy kantarek. Kantarek założony, przybiegły do nas inne źrebaczki, litchi, magnolia. To są takie lepkie źrebaki po prostu, nie da się ich odgonić. Co się je odgoni, to przychodzę. Anielsonku kochany, życzę ci wszystkiego najlepszego, Anielce, w tym pięknym dniu. 21 marca. Tak? Tak. Potem ją wyczyścimy, teraz sobie niech pójdzie na traweczkę. No i zobaczymy, co potem będziemy robić. Będziesz jej też dać jakiś prezent, co nie? Bo tak bez prezentu, to tak średnio. Zamykamy. Dobra. Chodź, Anieleczko. Jesteśmy już na psiej strefie. Idziemy teraz na taką wyższą, fajniejszą trawkę, która jest tutaj. Niewygryziona. Ale to jeszcze nie tu. Chodź, Anielka. Tu, proszę, piękna trawka. O, no i taką trawkę to Anieleczka może sobie jeść. Ogólnie ten kantarek, on jest niebieski. Kupiłam go na zimę. Trochę nie pasuje do wiosny. On jest taki, moim zdaniem, mocno zimowy. Chociaż taki troszkę jak niebo w sumie. Nie wiem, możecie dać znać, z czym wam się kojarzy ten kantar, czy też z zimą, czy nie wiem, z wiosną, czy z latem, czy jesienią. Z jesienią to chyba nie. Ale mam właśnie jeszcze taki żółty kantarek, ładny, w diamenciki. Ale on jest taki bardzo słoneczny, a dzisiaj nie jest aż tak. W sumie trochę słonecznie jest. Nie wiem, ubrałam póki co taki. Zobaczymy, czy potem zmienię ten kantarek, czy nie. Mam dużo kantarków, więc Anielka będzie mogła zrobić nawet pokaz mody kantarków. Zobaczymy, czy nam dnia starczy, bo to będzie cały dzień z Anielką. Cały. Anielka jest dzisiaj królową tego dnia. Ma urodziny. Tutaj jest źrebaczki. Tam kot biegnie. Zajadamy sobie trawki.
Zostawię ją tutaj, myślę. No i chyba pójdę robić tort. Trzeba będzie podjechać też do Jeździeckiego, zobaczyć z jakimiś prezentami fajnymi. Może kupimy jej jakieś marchewki. Zobaczymy. Coś na pewno, co Anielce się spodoba. Taka ciekawostka. Jak wczoraj? No, tam z tydzień temu, jak zaplatałam Anielkę. Patrzcie, jakie równe zrobiłam warkoczyki na dwie strony. No much, nie atakujcie mnie, halo! Tutaj warkoczyk, tutaj. Takie równiutkie warkoczyki jej zrobiłam. Ładnie to wygląda w ogóle, jak się na niej siedzi. Dobra, Aniela, ja muszę iść przygotowywać tort. Balony trzeba będzie jakieś kupić. Jakieś różne fajne rzeczy. Ty sobie tutaj korzystaj z trawki. Baw się dobrze. No i idziemy. Koniki jedzą śniadanko. W sumie to jeszcze kilka koników dokańczę, bo już w większości nie ma. Idziemy zobaczyć, co robią koniki. Teraz to duże stado. Tutaj Selinka sobie je z osiołkami. Miszka sobie stoi, tam jakieś koniki. Nie za dużo ich jest, bo patrzcie, co tam się dzieje. Idziemy zobaczyć na górkę. No i mamy moją mamę. Siedziała na górce z końmi. Cześć! Czesław, koniki. Chabaniu! To jest tak pięknie, zobaczcie z góry. Widać nasz plac. Okrąglak. Stajnie. Konie, aniele, stada anieli, tam ogierki, których nie widać, tam ogierki, tu drugie ogierki, tu widać na dole. Jest naprawdę pięknie, a przede wszystkim widok na drzewa. Patrzcie, tam lata kruk. Bo sobie jadła trawkę. Bo ma tutaj taki biały śnieg, słuchajcie. O, właśnie do mnie idzie Nielson kochany. Nielsonie, widzę, że jak zwykle kosi tą trawę króciutką, a trawa długa. Trawę długą zostawiła długą. Pewnie jej w ogóle nie jadła, tylko jest sobie taką króciutką. Mamy kantarek. Wziąłem znowu ten, tak mi doradziła żony. No i uwaga, ubierzmy Anielkę. No gdzie ty mi uciekasz? Anielka ubrana. Teraz idziemy na pierwszą atrakcję i pierwszy prezent.
Kolejnym prezentem na urodziny Anielki jest kordeo. Koniki lubią kordeo, bo nie mają nic na główce ani w pyszczku, czyli chodzi o wędzidło. Wiadomo, to koniki bardziej lubią. Musi być też konik nauczony. No i... O, tak. No i jedziemy sobie teraz na tym nowym, niebieściutkim kordeo w teren. Może zdążymy jeszcze przed zmrokiem. W terenie było super. Anielka też bardzo grzeczna. Bardzo fajnie. Mi się wydaje, że jej prezent w postaci kordeo się spodobał. Zaczynamy robić tort. Zobaczcie, jaki mam piękny serduszkowy taką formę na tort. Serduszka. Zaczynamy od Speedy. Nuwa Speedy Beat. Czyli szybkie wysłodki. Mamy pół kubeczka. Wyrównamy, to będzie pierwsza warstwa. Teraz damy różne smaki meszy, z Nuby, różne warstwy. Nuba Classic Mesh. Damy pół kubeczka. O, tak, tutaj musimy wyrównać tą warstwę. Następnie Nuba Promask Mesh. Też damy pół kubeczka. O, pięknie. Nuba Herbie Mesh. O, damy też warstwę. O, kolejna warstwa piękna. Patrzymy, co my tu jeszcze mamy do tego meszu. Tu jest pasza, kurydza. Możemy też tego troszkę dać. Jaka fajna pasza. Damy ją. Damy też trochę kukurydzy. O, uwaga. O, piękna kukurydzka. O, i mamy sieczkę. Kokosową sieczkę. Damy też trochę kokosowej sieczki. O, to będzie 100% nubowy tort. Będzie pyszny. Anielce będzie się na pewno podobał. No a na górną warstwę trochę z rybaczkowej paszy Nuba Baby Mix. Takiego granulaciku. O, pięknie. Będzie to górna warstwa, się na pewno fajnie rozpuści. Przyniosłam tort do domu, aby zalać to naprawdę gorącym wrzątkiem. Uwaga, zalewamy. Szybko się rozpuści. Lejemy. Patrzcie, już się ten granulacik rozpuszcza. Kupiłam takie balony, tutaj jest Tejcia. Tejcia, przywitaj się, o tak. O tak, przywitałam się, o. Mamy tutaj takie balony z takim czymś w środku. Taką jedynkę i takie 0 i to jest 10. No tu są takie baloniki. No i będziemy odczulać Anielkę na piękne baloniki, tak. Wyjęłam tą paczkę i mamy tutaj takie z takimi czymś w środku. Takie są chyba kawałeczki kartki. Czemu potem deptasz?
kawałeczki karteczek takich kółeczek kolorowych. Tutaj takie różowe. No, muszę wyciągnąć spod ciebie te balony. Więc ten muchamy je zaraz. I muszę otworzyć to. Ciekawe, co jest duże. Tu pisze? O, duże dość. Otworzyłam i wygląda to ciekawie. Tejciu. Mogę wam przy okazji przedstawić moje pieski. To jest Tejcia. Tu jest bursztyn. To są moje dwie harciczki. Riva i Juka. To jest Incia, piesek, którego się każdy boi. To jest piesek obronny. No taki mojej mamy to jest piesek. A to jest Holka, ją można spotkać w stajni, bo tam biega. Którą pewnie znacie z YouTube'a. Jest to piesek mojej mamy. Myślę, że spróbujemy najpierw nadmuchać te małe baloniki. Zobaczę. No, nadmuchałam te z tymi karteczkami. Są super. Tak się trzące. To są takie fajne, śmieszne. Tutaj takie różowe, normalnie super są te baloniki. Takie nawet dość dużo można je nadmuchać. Trzy różowe są i dwa takie przezroczyste z tymi karteczkami, także dmuchamy trzeci. No, te baloniki, one były bardzo trudne do pochowania. Są krzywe. Musiałam poobcinać im rogi. W sensie to miało tylko jeden róg, bo zero nie ma rogu, ale to miało. Więc musiałam je obciąć, nadmuchać jak worek. To trzeba było też mu obciąć rogi, zawiązać sznurkami. Trochę było pracy, ale są. Jakoś to będzie. Aniela chyba i tak nie umie czytać tu. I to z balonami dla Anielki. Zobaczmy zaraz jej reakcję. Dobra, póki co je trawę. Wejdziemy do środka. No, cześć! Widzieliśmy reakcję na te duże balony. Teraz zobaczmy te małe, co je tu rozwiało. Nie lećcie nigdzie. Balony! Balony uciekają. Ej! Gonić ich! No. Gdzie oni polecieli? Jeszcze z tych małych to chyba jeden? Tak, jeden. Tu jest. Gdzie cię wywiało? Dobra. Mamy wszystkie. Aniela, takie te balony takie różowe. Jak na walentynki, tylko mają zamiast serduszek kółeczka. O. Idziemy. No i może doczepimy je tak tu wzdłuż płotu. No zróbmy tak. Jednak sobie pomyślałam, że te balony, tych balonów nie damy tutaj, tylko te złote, nie wiem, co my tam robią, tylko te złote tutaj damy wzdłuż płotu, w sensie wzdłuż, one są tylko dwa, ale damy je gdzieś po środku płotu, żeby każdy, kto tu będzie przejeżdżał parkingiem, widział, ile Aniela ma lat, a te damy po to, żeby straszyć matki i źrebaki w tamtą stronę. Na tamten płot. I przy okazji będzie takie na tle Anielki. Dobra, no to zaczepiamy. Gotowe. Tak to wygląda, baloniki. Mamy tą naszą szaloną dziesiątkę, która jest straszna, bo szeleści. I damy ją tutaj. Tak wyglądają nasze balony. Trochę je tu zwiewa. W sumie trochę
No dobra, sam piękny 10. No, wyprostować się. No, tu 0 stoi i tu. No, piękne moim zdaniem. Nie dało się ich inaczej doczepić. Prezenty na to wchodzą dla Anielsonki. Idziemy z prezentami. Aniele, co? Prezenty dla pani. Dobra. Otóż. Mamy tutaj takie śliczne prezenty. No i tak. Pierwszym prezentem, którego tutaj akurat nie ma, ponieważ jest trochę za duży, żeby go tu przynieść, to jest worek meszu Nuba Herbie Mesh dla Anielki. Dostanie cały worek. No a poza tym, z takich mniejszych, to uwaga. Mamy siatkę na siano. Będzie miała dużo siana. O, proszę. Będzie na dłużej też starczać. I będzie miała zawsze teraz siano. Będę o to teraz dbała jak właśnie troszeczkę. Ona stoi już w boksie na nas, więc przydaje się siatka. Drugim prezentem jest masażer taki. No w ogóle wygląda jak wieloryb. Tak, nie, jak orka. Jak orka jakaś taka, no. No i... Będziemy masować Anielkę. O, nie wyciągnę teraz. I inne koniki pożyczy Anielka? Tak, pożyczę. Ona jest grzeczna. Pożyczy innym konikom. Masażer. Zrobimy później testy masażera. Tak. Żeby się relaksowała. Jest lizawka. Horse lift. Dla Anielsonki. Ona kocha lizawki. Ja też właśnie to, jej to daję na przykład po terenie jako nagrodę albo... No więc ona lubi. Kolejnym prezentem jest kantar, który zaraz przymierzymy. Z uwiązem. Taki piękny kantarek. Historia tego uwiązu jest taka, że po prostu kupiłam go razem z kantarem. Takim innym trochę. Dam go może na jakąś muffinę albo coś, bo będzie za mały na Anielkę. Ale po prostu nie było tak pasującego uwiązu do tego kantara w sklepie jeździeckim. Więc jest taki, tamten kantar może do kogo innego wykorzystam. A nie są to. Pokaż tutaj. Wyjmiemy ten kantar. Stój! Ojejku, zobaczcie, jaka piękna. Och! Jaka cudna! Liliowa Anielka. Masz pod kolor czapki. Śliczna. Ach, ładnemu we wszystkim ładnie, co Aniela? Ślicznie wygląda, taka pudrowa. To pudrowa, ona jest piękna zawsze. Dobra. Kolejną rzeczą jest szczotka. Taki Magic Box. Można tu coś zamknąć, tu zamkną gumeczki. I ostatnią rzeczą, w sumie nie ostatnią, z tych mniejszych ostatnią. Jest maska na muchy. Zobaczmy. Zbliża się. Wiosna już jest w sumie. Więc muchy też przychodzą. I przymierzmy tą oto piękną maskę. Zakładam. Do góry. Zakładam maskę. Taki wąs. Dobra, mamy maskę, taka super maska, to jest taka maska bez rzepów, super i Aniela jest trochę granatowa teraz, no super, pięknie wygląda, mi się kochała Anielka. Ostatnim prezentem do Anielki. Nie ostatnim, jeszcze tort. Niestety pojawił się straszny wiatr. Uwierzcie mi, nie chcecie tego słuchać, więc posłuchajmy sobie miłej muzyczki. Przed ostatnim prezentem dla Anielki jest ogromny worek marchewek.
No to słuchajcie, testujemy naszego masażera. On ma takie trzy nakładki. Jedna jest taka kolczasta, jeżowa. I dwie są takie... O! Okrągła, gładziutka. I tak. Ma trzy poziomy mocy. No i cztery. Tak. O, cztery. No, dawaj. Jest bardzo cichutka, koń w ogóle na to nie reaguje. I sobie jeździmy po mięśniach. Tam, gdzie jest mięciutko. Mamy teraz taką kulkę, jest w ogóle, pokaż, ale no ekstra. Jest bardzo miła. A daj na największy poziom. Fajne, super, nie? Super, aż cała ręka mi drży. No i teraz tutaj. Mamy update, tutaj ten nasz tort spęczniał. Minęło trochę czasu, więc wysłodki się już zrobiły, ponieważ to są wysłodki Speedy. Patrzcie, jaki fajny taki rozpuszczony. Fajny, można się nim fajnie pobawić. Mamy tutaj taki lukier różowy. No i damy ten lukier na ten torcik. Spokojnie, koniki mogą taki lukier zjeść. Teraz zrobimy lukier i dekorujemy tort. A tutaj przyszły... Dobra, zobaczcie, mamy lukier różowy, w różowej miseczce. No i będziemy go wykładać na tort. Oczywiście test smaku. Pyszne. Kocham lukier. No i dajemy na torcik. Także... Dobra. Nie zrobię tego jedną ręką, więc widzę się z wami, jak już dam lukier. Tak wygląda ten torcik. Zobaczcie, jak uroczo. Taki różowy. Trochę mało go było, jak na cały torcik. Ale jest ślicznie, moim zdaniem. Jeszcze trochę ozdobiłam ten tort serduszkami, jakimiś tutaj bezikami. No, słodki jest. Dosłownie słodki. Ale raz na rok to Sananielka może trochę słodkiego zjeść. Jeszcze przyniosłam takie marcheweczki. Damy je na torcik. Obrałam i pokroiłam marcheweczki. Jest ich 10. I będą jako świeczki. Tak, a to wygląda nasz torcik. Zobaczcie, jak urocza 10 świeczuszek. Pięknie, moim zdaniem. No i nasza ostatnia atrakcja. Czyli tort. Idziemy. O, leżała. Dobra, uwaga. I co ty, Anielko, na to powiesz? Uwaga! Zobacz, Anielko, 10 świeczek. Ale on pachnie. No, powiem wam, że takiego tortu zaawansowanego, że tak powiem, nigdy nie robiłam. Naprawdę, wszystko sobie odmierzałam idealnie. On... Wygląda jak tort czekoladowy. I pachnie ziołami, ale bardzo ładnie. Anielka, no to teraz jeszcze raz ci zaśpiewamy 100 lat. Uwaga! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Jak się wgryza. No. Rozdajemy gościom. Pani Ola się nie przejadła. Tak. Mili. Liczę słowa. Wowi. Wowi. Tort. Tort. Sambunie. Magnolia. O, jeszcze te się załapały, gościuwy. Gościuwy. Gościuwa numer jeden. No, one sobie tutaj przychodzą i czekają, żeby może jakieś akurat urodziny będą, nie? One słyszały, że Aniel będzie miała tort wieczorem. Te urodziny były naprawdę super. Najważniejsze urodziny konia z całej stajni, jak dla mnie. Kochana, najcudowniejsza anielecka. A jaka numer jeden u Oli? Tak, numer jeden. Miała urodzinki 10, okrągła liczba. Więc było super. Wygłaskana, przytulana, tak. Najedzona, grubiutka, upaprana w torcie. Szczęśliwa, to przede wszystkim. To był dobry dzień, Anielka, to prawda? Super dzień. Super dzień. Tak. No to my się z wami żegnamy i do zobaczenia. Pa. I życzcie Anielce wszystkiego najlepszego w komentarzu. Tak. Przekażemy. Tak. Przeczytamy jej komentarze od was. Tak, pa. Pa.